Witam Państwa ponownie, Michalina Szymborska. To jest program Gorące Pytania, a ze mną na łączeniu skype'owym jest już Piotr Kusznieruk, Trybuna Info. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Oraz Miłosz Monasterski ponownie w studiu, Agencja Informacyjna. Witam ponownie. Zaczniemy może od redaktora Piotra Kusznieruka. Panie redaktorze, czy Łukaszenka grozi Polsce? Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla białoruskiej telewizji został zapytany, co sądzi o możliwej napaści Polski na Białoruś, o której rzekomo mówi się w internecie. Takie pytanie zadała mu dziennikarka reżimowej białoruskiej telewizji. Łukaszenka miał odpowiedzieć, niech tylko spróbują, nie takim łamaliśmy rogi. Co próbuje ugrać Władimir Putin rękami Łukaszenki? Znaczy, myślę, że to już nie jest jakoś gra Władimira Putina. To znaczy, sytuacja Łukaszenki w związku z konfliktem na Ukrainie stale się pogarsza. Po pierwsze, wyraźnie widać, że zajął niewłaściwą stronę jak gdyby w tym zakresie. Po drugie, proszę pamiętać, że niecałe dwa lata temu jego pozycja polityczna w związku z wyborami, sfałszowanymi wyborami, jest mocno podważona. On wprowadził bardzo restrykcyjne przepisy prawne wewnątrz Białorusi, ale moim zdaniem prędzej czy później Białorusini znowu zdecydują się na podejmowanie jakichkolwiek decyzji w zakresie swojej wolności obywatelskiej i uczciwości wyborów. Łukaszenka zdaje sobie sprawę, że ta sytuacja narasta i będzie próbował wewnątrz państwa wprowadzać atmosferę strachu, że jesteśmy zagrożeni konfliktem zewnętrznym, po to, żeby zmilitaryzować jednostki mundurowe bardziej, po to, żeby w stan gotowości postawić armię, po to, żeby policję też i Straż Graniczną postawić w stan gotowości. Moim zdaniem Łukaszenka realizuje sytuację odstraszania, ponieważ obserwując wojnę na Ukrainie, Rosja będzie po prostu słabła. To znaczy, wojna niszczy Ukrainę, ale bardzo mocno niszczy też militarystyczną postawę Rosji. To staje się coraz trudniejszy partner gospodarczy i trudniejsze wsparcie militarne, bo zaczyna być Rosja zacznie być zajęta swoimi problemami, no bo straty, jakie ponosi na Ukrainie, są niebywałe. Tak, redaktor Monasterski, czyli propaganda produkowana na Białorusi jest produkowana, można powiedzieć, na własny białoruski użytek i chodzi tylko o to, żeby wywołać strach wśród obywateli. Nie do końca tylko na własny użytek, bo tu jest pewna synergia. Kreml rozprzestrzenia informację, która ma doprowadzić do pewnej co najmniej niepewności mieszkańców Ukrainy dotyczącej potencjalnej polskiej interwencji, Polska miałaby tam wejść. I rozbioru Ukrainy. I do tego podpina się również Aleksander Łukaszenka, który mówi, no tak, przecież dawne ziemie II i I Rzeczypospolitej to nie tylko Ukraina, więc dlaczego miałaby Polska nie wejść również na Białoruś? Więc tu następuje pewien efekt synergii. Natomiast jest inna sprawa, jest taka, że Łukaszenka tą opowieścią o agresywnej Polsce posługuje się już bardzo długo, co najmniej 2 lata, i w różnych jego wypowiedziach przed bardzo oficjalnymi gremiami on szkicował różne takie wizje, jak to Polska na Białoruś planuje napaść. I to ma oczywiście, tak jak przed chwilą mówił mój przedmówca, za zadanie trochę zmobilizować wojsko, trochę przestraszyć Białorusinów, ale też odciąć relacje polsko-białoruskie. No bo pamiętajmy o tym, że Polska bardzo mocno wyciągnęła dłoń do białoruskiej opozycji, teraz bardzo mocno wspiera Ukrainę i mieszkańcy Białorusi prawdopodobnie mogliby zakładać, i myślę, że tak jest, że na Polskę mogliby liczyć w razie jakichś problemów, czy to z Putinem, czy to z własnym gospodarzem Łukaszenką, więc to straszenie Polską jest takim dorabianiem Polsce intencji imperialnych, czyli pokazanie swoim obywatelom, zobaczcie, tu mamy Rosję, no Rosja jaka jest, widzicie, on się potrafi sobie skrytykować nawet tą tak zwaną operację specjalną, ale po drugiej stronie mamy bardzo agresywną Polskę, więc właściwie my musimy być blisko Rosji, bo jak nie,
to z całą pewnością Polska na nas napadnie. Tak, teraz redaktor Piotr Kusznieruk. Panie redaktorze, wiemy też, że Łukaszenka mówi o tym, że władze Białorusi dostrzegają zagrożenie ze strony NATO. Do kiedy można się spodziewać, że ta władza na Białorusi, czyli Łukaszenka, będzie takim instrumentem Putina do tworzenia konfliktów, agresywnych zachowań ze strony Rosji? Mogę pani redaktor powiedzieć, że do czasu, kiedy będzie Łukaszenka albo następca namaszczony przez Łukaszenkę, bo może być taka sytuacja, że po prostu białoruskie elity związane z reżimem będą próbowały kogoś wymienić. Do tego czasu, kiedy nie pojawi się jakiś... Czyli a kiedy się zmieni Putin, wtedy też możliwe, władza na Kreml, może zmieni się też prezydent Białorusi? Myślę, że to jest scenariusz z opóźnieniem. Ja jednak liczę, że prędzej czy później doprowadzi to do jakichś ruchów wolnościowych i na Białorusi pojawi się linia wolnych, otwartych wyborów, niefałszowanych przez obecny reżim. Białoruś była już blisko tej przemiany, natomiast wtedy Rosja mocno była przygotowana do konfliktu z Ukrainą, bo nie oszukujmy się, konflikt nie był planowany przez ostatnie 6 czy tam 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego konfliktu, tylko to było długotrwałe, więc po to, żeby przestraszyć Białorusinów w ramach swoich ruchów wolnościowych, wprowadzenie wojsk na teren Białorusi, że tak powiem, wyhamowało te protesty, ale dzisiaj ta karta ze strony Rosji jest już zgrana. Rosyjskie wojsko jest osłabione. Białorusini, mając jakiś częściowy dostęp do wolnych mediów, bo oczywiście niepełny, zdają sobie sprawę, że Rosja ponosi poważne straty na Ukrainie i myślę, że w jakiejś perspektywie, liczę, że być może 2 lat, pojawi się mechanizm związany z odrodzeniem się, że tak powiem, chęci niepodległości Białorusi i pozbycia się, że tak powiem, obciążenia rosyjskiego. Bardzo dobrze wpływa na te ruchy informacja o tym, że Ukraina znajduje się na szybkiej ścieżce wejścia do Unii Europejskiej, dlatego że Białoruś też to obserwuje i też chciałaby, że tak powiem, w czymś takim uczestniczyć. Pewnie to jest dla nich odległa sprawa, ale Unia Europejska, myślę, że dla wielu Białorusinów jest rzeczą ważniejszą niż Rosja. Chociaż należy Białoruś podzielić tak samo jak Ukrainę. Mamy zachodnią część Białorusi, która jest bardziej proeuropejska i prozachodnia, no i wschodnia część Białorusi w okolicach Mińska, która patrzy z rozrzewnieniem na historię współpracy z Rosją. Tak samo jest na Ukrainie, było na Ukrainie. Tak. Tak widzimy też, że właśnie takie informacje do nas docierają o tym, co właśnie mówił Łukaszenka, też informacje dotyczące tego, że rzekomo Polska chce rozbioru Ukrainy. Panie redaktorze, teraz redaktor Miłosz Monasterski, zaczął pan o tym mówić, o tej propagandzie, i też nie jest to oczywiście niczym nowym, że Putin będzie starał się poróżnić Polaków i Ukraińców, będzie próbował grać na tych antyukraińskich emocjach, które gdzieniegdzie w słabym stopniu, ale jednak pojawiają się w Polsce. O czym powinniśmy pamiętać i jak rozmawiać właśnie w obliczu tej wojny informacyjnej, w opinii publicznej na temat właśnie Ukraińców, tego, co się dzieje u nas w Polsce, też tego, że mamy tak dużo uchodźców z Ukrainy? No przede wszystkim to, że te nastroje społeczne w Polsce chce i od dawna próbuje reżyserować Kreml. Robi to na wiele sposobów, ale jedynym sposobem obrony naszym jest świadomość tego, że on to robi, tak? I identyfikowanie różnych źródeł tych działań i identyfikowanie ich intencji. Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby pobyt ponad 3 milionów Ukraińców w Polsce odbywał się dla nas bezkosztowo, bezstresowo, bezproblematycznie, żeby wśród tych osób nie pojawiła się żadna osoba, która nie będzie łamała prawo. No mieliśmy choćby przykład teraz z atakiem na ambasadora Rosji. Nie musimy oczywiście się wcale na tym rozczulać, niemniej obywatel innego kraju to zrobił, a poszło na nas na rachunek Polski. Być może ale to też nie jest akurat tak, że nasze służby też, przepraszam, że tak zapytam, trochę może kontrowersyjnie, ale że też nasze służby trochę nie zareagowały w odpowiedni sposób, jeżeli faktycznie była to rosyjska prowokacja rękami ukraińskiej dziennikarki.
To jest rzeczywiście pytanie, natomiast generalnie zasady są takie, że ambasady mają środki do tego, żeby chronić ambasadora, i poza tym pamiętajmy, że w tym konkretnym przypadku nic się jednak ambasadorowi nie stało, poza pewnym uczuciem dyskomfortu, jakiego doświadczył nie jeden polityk w Europie Zachodniej, spotkając się z jajkiem, pomidorem czy jakimś jeszcze innym smarem ze strony zdenerwowanych wyborców, więc tutaj nie róbmy z tego wielkiego problemu. Niemniej reżyserowanie takich sytuacji z udziałem Ukraińców w Polsce przeciwko Polakom, przeciwko Rosjanom może się zdarzać, natomiast no my musimy do tego przede wszystkim podchodzić ze spokojem i uczyć naszych współrodaków, współobywateli, żeby weryfikowali źródła, żeby szukali informacji sprawdzonych, żeby informacje, które są sensacyjne i szczególnie emocjonujące, żeby sprawdzali, czy pochodzą one z pewnych serwisów, czy są powtarzane przez inne media, które znane są z wiarygodności. Kłopot w tym, że u nas nawet te media mainstreamowe, te duże media potrafią przekazywać potworne fake newsy, które wydawałoby się, że są natychmiastowego wykrycia, jak ktoś użyje intelektu, no ale właśnie cała zabawa na tym polega, żeby wyłączać intelekt, a generować emocje. Mm-hmm. I teraz redaktor Piotr Kusznieruk. Panie redaktorze, Stanisław Żaryn też pisał o tym i przekonywał, że kremlowska propaganda stara się z jednej strony przekonać, że uchodźcy z Ukrainy pasy rzutują na Polsce, a z drugiej, że Polacy wykorzystują Ukraińców jako tanią siłę roboczą. I jak faktycznie uczulać społeczeństwo na tego typu propagandę? Jak rozmawiać z Polakami? Co możemy zrobić w tym kontekście? Znaczy, to co mój poprzednik mówił, pan redaktor, no, trzeba przyjąć, że pośród 3 milionów Ukraińców będzie 1 czy 2% osób, które dokonają w tym czasie jakichś wykroczeń czy drobnych przestępstw. W związku z tym miejmy świadomość, że mamy do czynienia z ludźmi. Akurat w przypadku tych osób, które głównie trafiły do Polski, no to w bardzo dużej części, obserwując to, co się działo przy nadawaniu numeru PESEL, to były kobiety z dziećmi. Natomiast takie sytuacje będą miały miejsce i należy po prostu przekonywać Polaków do tego, że no to jest zjawisko normalne, a z drugiej strony nie reagować na poszczególne pojedyncze przypadki w sposób jak gdyby nadwrażliwy. Wśród Polaków też się zdarzają przestępstwa i będą się zdarzać, i to jest nieuniknione, będą też się zdarzać wśród Ukraińców, którzy mieszkają na terenie Polski. Trzeba po prostu stosować jednolite prawo do jednych i drugich i po prostu reagować normalnie, a jednocześnie zwracać uwagę i wszędzie naświetlać, że rosyjska propaganda jest szerzona. Rosjanie mają w krajach, byłych krajach Układu Warszawskiego, jak również w republikach, byłych krajach Republik Radzieckich, bardzo dużo agentów wpływu, którzy będą roznosili te informacje w sposób powszechny i będą działali na ich rzecz. Mm-hmm. I ja myślę, że jeżeli chodzi o nastroje społeczne, to też nie jest tak, i to trzeba zaznaczyć, że Polacy nie lubią Ukraińców. Oczywiście mamy pewne kwestie, może nie wolno tego bagatelizować, ale to też nie jest czas, żeby o tym teraz mówić, nieuporządkowane historycznie, tak? Natomiast Polacy obawiają się tego, że po prostu nie będą mieli z czego płacić. I panie redaktorze, jak faktycznie w tym momencie reagować na to? Czy te obawy są uzasadnione? Bo to już nie chodzi o to, że właśnie tak jak wspomniałam, Polacy nie lubią Ukraińców, tylko po prostu chodzi o to, że może w tym momencie trochę wszyscy łapiemy się za kieszenie, mamy podwyżki, mamy inflację. Jak te elementy rosyjskiej propagandy są podchwytywane przez Polaków? No, mamy dużo wydatków. Po pierwsze, tak jak pani redaktor wymieniła, inflację i różne rozwiązania antyinflacyjne, które generalnie same też generują koszty. Tak? Do tego wszystkiego wobec zagrożenia płynącego ze wschodu, które już jest realne, namacalne i można powiedzieć tuż za naszą granicą, mamy świadomość, że musimy błyskawicznie wydawać jeszcze więcej na obronność, na wojsko, na obronę cywilną, na nowe uzbrojenie. I tutaj był też sondaż, który pokazał, że Polacy są za tym jednak, Polacy są za tym, ale mają świadomość, że przy wprowadzaniu osób, nawet jeżeli bardzo dużo z tych osób podejmuje pracę, to wiadomo, że nie wszyscy ją podejmą, nie wszyscy będą mieli możliwość, kompetencje, nie znają języka. Przyjeżdżają osoby również chore, które tu się leczą, i to oczywiście może generować jakieś problemy i na pewno będzie generowało.
Natomiast myślę, że większość Polaków myśli absolutnie historycznie i rozumie, że jesteśmy po dobrej stronie historii. Nie chodzi o jednostki, tylko chodzi o przetrwanie dwóch narodów i dlatego pomagamy Ukrainie. I tutaj stawiamy kropkę. Moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj redaktor Piotr Kusznieruk, Trybuna Info, oraz Miłosz Monasterski, Agencja Informacyjna. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę, a państwu, że byliście państwo z nami. Michalina Szymborska, kłaniam się państwu.